Mamy dzisiaj 2 stycznia. Widzimy tutaj zgryźliny i po tym można stwierdzić, gdzie uwiesił się kłąb na tym mulu. Tak to wygląda. Czyli to jest przód ula. Widać, że kłąb jest na przodzie, tak jak być powinno. Tu na odkładzie widzimy po lewej stronie zgryźliny. Ale to nie będzie dzisiaj tematem filmiku. Dzisiaj zajmiemy się ptactwem. Wiadomo, jak to w zimie ptactwo nie ma za bardzo co jeść, to stukają, pukają do uli, aby tylko jakaś pszczoła wyleciała, to ona się już nimi zajmie. Dlatego w kilku miejscach od pasieki powiesimy słoninę. Taką pyszną słoninę im tu damy. Na takich, w takich oto na sznurku będzie sobie wisieć, żeby nie przeszkadzała naszym pupilkom w zimowli. Po co kłąb ma się tutaj nam rozwierać? To są ogromne straty dla pszczół. Tak więc przygotowujemy plastry słoniny. No, ja się zajmę teraz przekuwaniem i przeplataniem sznurka. Weźmiemy drabinę. W kilku miejscach na mojej działce powiesimy, tak aby nie przyzwyczaić ptactwa do tego, aby były blisko uli. Zrobimy to za domem. Dzisiaj mamy ładną pogodę po Sylwestrze. Fajnie. Zabieram się do pracy. Nie jest to najprostszy sposób. Nie ma tragedii. Trzeba dobrze przekuć, później jakiś sznurek znaleźć. Pszczoły będą miały spokój przez całą zimę. Taką brakuje tłuszczu i dlatego dokarmiają się u pszczół. To nie takie proste, jakby jak sobie zamierzyłem. Ale poszło. Tak oto przygotowane kawałki wiążemy w najprostszy sposób, pęka. Jeden kawałek gotowy. Bierzemy się za następny. Tego grubasa weźmiemy.
sznurek przekładamy. Jeden kawałek. Drugi. Ten drugi zawsze gorzej idzie. I zawiązujemy na pęka. Jak bach zrobione. Kolejne kawałki będą sobie wisiały. Na razie wyłączę nagrywanie. Złożę resztę. Tak oto przygotowane kawałki. Idziemy powiesić. Tam mamy pasikę. To zrobimy w drugim końcu. Powiesimy je, żeby nie przyzwyczajać pszczół. Na tej gałęzi. Tu zawiesiliśmy dwie słoninki. Tam jest pasieka. W rogu jak najdalej, ale na swoim terenie. Tu mamy psa, który nam się próbuje dostać do kompostu. Przywita się. Przywita się, no. Dziury nam nakopał. Tam, o. To jest pies Barry. Stary psina. Ale to nie o tym filmik. Cześć, łobuzie. Tu mamy kolejne dwie słoniny przy budce dla wiewiórek. I tu jeszcze jedną przy budce dla ptaków. W prosty sposób zawieszona słonina na pęki. Czekać tylko na ptactwo, żeby zjadało słoninę, a żeby, o, mamy. Łajdus. Mamy go nagranego. Niech się nam trochę pomęczy. Siatkę już i tak mi rozwalił. O tak, tak. Rwi siatkę, pewnie. Powiem. O, podkopy. Oczywiście. Mhm. Tak. I już gotowe. Psina jest. Teraz będzie sobie szubrował. Będzie szubrował. Co tam masz dobrego? Co tam dorwałeś, co? Już coś tam chyba świąteczne, jakieś obiady. Spaghetti. Och, ty psino ty. Dobra, co dalej? Zamierzam sprawdzić. W przeciągu tygodnia, a może do 10 stycznia,
wyciągniemy sprawdzić, jak odsklepiają i gdzie znajduje się kłąb w poszczególnych odkładach. Mam tu 10 odkładów. Te zielone to są już jednoroczne, pewien jeden rok mają pszczoły. No a tutaj mam odkłady. 9 celi pszczół matek cela. Podsuwamy szuflady, powkładamy kartki i za 10 dni nagram wam filmik, jak to wygląda razem z wami tutaj. Podsuwam, zobaczymy. A może podsuwam za miesiąc. No zobaczymy, to jest jeszcze tak nieuzgodnione. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Dobra, to ja poodsuwam, powkładam kartki. Zaczynamy tu. Sprawdzimy, jaki jest osyp. Jest styczeń. Zobaczymy. Idealny czas na kontrolę osypu. Widać, czy kłąb jest z tej strony. Pszczółek trochę jest. Wszystko wsypujemy do pudełka. No, zobaczymy, jak to będzie dalej. Damy kontrolną kartkę. I wsuwamy. Zobaczymy za miesiąc, co tu się będzie działo. Jak na odkład to spory osyp. Tu kłąb był z prawej strony. Widać po tym, jak odsklepiają sobie pszczoły. Dajemy karteczkę. Nie powinienem przeszkadzać pszczółkom, ale robimy to w celach naukowych, sprawdzania stanu pasieki. Kolejny osyp. Karteczka. Tutaj też z prawej strony widać. Zobaczymy w lutym, jak to będzie wyglądało. Na razie powrzucam. Na otwartej dennicy pszczoły i tak najbardziej ocieplają tylko to miejsce, w którym się znajdują, a nie ogrzewają całego ula, tak więc nie ma sensu tu tworzyć jakichś dziwnych teorii. A tutaj mamy z przodu bardzo późno zrobione odkłady.
Dajemy kartkę. Ul numer 4. Wkładamy. Jedną ręką, to nie tak prosto. Wiadomo, że pszczoły siedzą z przodu. Kolejny. Przód. Kłąb jest z przodu. Karteczkę. I tak we wszystkich ulach. Zobaczymy, co się będzie działo. Słychać je. Zasuwamy. I kolejny. Myślałem, że to jakiś pająk. Przetestujemy, wszystko się okaże. Tutaj z kolei bardzo mały osyp. Czyścimy też siatki, bo sikorki lubią się uwiesić od dołu i sobie podjadać te pszczoły. Dlatego też lepiej niech one sobie słoninkę gdzieś tam zjadają, niż mają mi tutaj uczyć się pszczoły objadać. Kartka nie spowoduje tutaj żadnych anomalii. Denica nadal będzie otwarta. Wiatr będzie tu hulał tak jak trzeba. O, bardzo duży osyp na całej dennicy. Dennicy na całej siatce. Oczyścimy to wszystko. Jak najmniej denerwować pszczoły w zimę.
tak wygląda to od spodu. Nie wiem, czy coś widać. Przedostatni wór, spory osyp. Jak ktoś wam pokazuje w styczniu, że nie ma osypu, to na pewno wcześniej wyczyścił i okłamuje was. A my pokazujemy, jak jest naprawdę. Po co mamy ściemniać? To nie jest naszym celem. Jak Max Kolonko, pokazujemy, jak jest. Max TV i w ogóle. I ostatni. No ciekawe, czy tutaj nam nie padły pszczoły wszystkie. Tak to wygląda niestety. Tak to niestety wygląda. Warto w styczniu oczyścić dennicę, żeby pleśń nie wchodziła. Są pszczoły. Są, mam nadzieję, że mnie nie zaatakują. Ostukać sobie czasami można. O, widzę, że tam wlotek jest chyba. Nie tak jak powinien, że są na wlotku pszczoły, ale nie będę im tutaj ruszał. Widzicie tam? Ja tego nie widzę. Ale ważne, że żyją. Bardzo duży osyp. No, zobaczymy, jak to będzie na wiosnę. Ale pokazujemy, jak jest. To nie jest żadne ściemniarstwo. Tyle pszczół w osypie. A teraz je spalimy. Najlepiej pszczoły spalić, żeby nie roznosić chorób skorupy. Tutaj się poprzyklejały strasznie. Muszą zostać spalone pszczoły albo głęboko zakopane. Idziemy do środka. Spalimy. Spalimy tu w tym pięknym kominku. No, dobra. Dobre? Tak.
pszczoły. Kremacja pszczół. Szkoda nam, ale tak jest. Takie są prawa przyrody. Hajcuje się nieźle. I tym mało optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ale pamiętajcie, warto tę słoninę sobie powiesić nie przy pasiece, tylko gdzieś na krańcach, żeby nam tutaj nie stukały, nie przeszkadzały, żeby kłąb był w jednym miejscu. Kartki sprawdzimy za miesiąc, zobaczymy w lutym, jak to będzie wyglądać. Nagramy filmik, pokażemy jak jest. Tak, pokażemy jak jest, bez ściemniania. No, do zobaczyska. Pamiętajcie o polubieniu i subskrypcji mojego kanału. Będziemy nagrywać więcej, zobaczymy. Czekamy wszyscy z niecierpliwością na wiosnę. No i na miodek pyszny. Pozdrawiam i życzę w 2017 dużo miodu, zdrowych pszczół i wszystkiego dobrego. Ciao.